Rozmowa dnia. W studiu Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest gościem Sygnałów Dnia i Radiowej Jedynki. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Za tydzień to już pan będzie w Brukseli, razem zresztą z prezydentem Andrzejem Dudą, bo 11 i 12 lipca w Brukseli szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak szczyt NATO. Spotka się podczas tego szczytu prezydent Andrzej Duda z prezydentem Donaldem Trumpem? No, takie spotkanie jest niewykluczone. Jesteśmy tym zainteresowani, tylko no, jeszcze na dzień dzisiejszy nie można z całą pewnością powiedzieć, że ono nastąpi. A myśli pan, że po tym, jak polski parlament znowelizował w błyskawicznym tempie nowelizację ustawy o IPN-ie, co do której zastrzeżenia mieli nasi izraelscy sojusznicy, amerykańscy sojusznicy, to szansa na to spotkanie z prezydentem Trumpem jest większa? Znaczy nigdy w relacjach z Amerykanami, jeżeli rozmawiamy o bezpieczeństwie, również o kwestiach, o kwestii spotkania dwóch prezydentów, taka argumentacja nie padała. Natomiast no, niewątpliwie losy tej ustawy, to co wokół niej się działo, no, w jaki sposób wpływało również na relacje polsko-amerykańskie, chociaż tutaj trzeba przyznać, tak jak powiedziałem przed chwilą, w bezpośrednich rozmowach to ta kwestia się nie pojawiała, ona była traktowana jakby osobno. Prezydent Donald Trump, jeśli wierzyć słowom zastępcy rzecznika Białego Domu Hogana Gidleya, przybędzie z takim przesłaniem, które zresztą już w czerwcu znalazło się w liście, który Donald Trump wystosował do niektórych przywódców państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, że Ameryka chciałaby, żeby sojusznicy wywiązywali się ze swoich zobowiązań, przeznaczali więcej pieniędzy na finansowanie armii i, cytuję, podobno ma nawet powiedzieć, że Ameryka nie chce być dłużej świnką skarbonką, dzięki której finansowane jest bezpieczeństwo świata. No, tutaj akurat nasza linia Polski jest zbieżna z amerykańską. Rozmawiając z naszymi europejskimi partnerami, podkreślamy konieczność zwiększenia wydatków. Oni z kolei mówią, że są tego świadomi i będą się starali. Ja zwrócę uwagę na to, że nakłady amerykańskie, jeśli chodzi o obronność i obecność wojskową w Europie, one rosną. Europejska inicjatywa odstraszania, to jest w tej chwili 6 miliardów dolarów, które Amerykanie przeznaczyli. No i po raz pierwszy od zakończenia wojny, od zimnej wojny, zwiększeniu uległa obecność amerykańska w Europie, fizyczna też, no to chociażby żołnierze amerykańscy w Polsce. Także Amerykanie rzeczywiście ponoszą duże koszty na obronność i ich argumentacja jest słuszna, niezależnie od formy, w jakiej ona jest wyrażana, takiej dość barwnej ze strony prezydenta Trumpa. No to sama linia znajduje u nas amerykańska w tej kwestii pełne zrozumienie. A propos amerykańskiej obecności w Europie, we wtorek był naszym gościem w Sygnałach Dnia, był minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Pytałem go wtedy, jak wygląda sprawa negocjacji, jeśli chodzi o stałe bazy amerykańskie w Polsce. Mówił, że sygnały są dobre, że te rozmowy cały czas trwają. No i to ostatnie zaostrzenie retoryki między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami przede wszystkim, to sprawiło, że podobno nawet w Białym Domu analizuje się taką możliwość, żeby nie tylko część amerykańskich wojsk stacjonujących w Niemczech, ale po prostu cały amerykański kontynent przesunąć do Polski. Myśli pan, że to jest możliwe? W ogóle chcielibyśmy takiego rozwiązania? No, trudno mówić o konkretach. Rzeczywiście pojawiły się, ale to raczej na poziomie publicystycznym takie hasła. Natomiast kwestia zwiększenia obecności amerykańskiej jako takiej i uczynienia z niej obecności stałej, no, leży w kręgu naszych zainteresowań. Stąd informacja o gotowości ponoszenia kosztów z naszej strony, prawda, gdyby takie bazy na naszym terenie miały powstać, to takie rzeczy nie dzieją się natychmiast. One na pewno nie pojawią się na najbliższym szczycie NATO, ale zwracam uwagę, że w taki sposób stały ta obecność amerykańska się zwiększa, bo przecież mówimy tutaj nie tylko o brygadzie i o grupie batalionowej, mówimy też o Redzikowie, mówimy też na lotnisku w okolicach Poznania też elementy związane z lotnictwem amerykańskim.
Wyszyńskim, także ona w taki może troszeczkę kapilarny sposób, kropelkowy, ale ta obecność amerykańska wzrasta również w postaci intensywności ćwiczeń, częstego pobytu grup szkoleniowych i wzajemnych kontaktów wojskowych. Także no, oczywiście jesteśmy zainteresowani stałą obecnością. Jesteśmy tutaj, władze polskie są gotowe i składają taką ofertę, żeby ta obecność była większa i stała. Nic nie dzieje się od razu. Czasem się dzieje kropla po kropli, a w dyplomacji to szczególnie często. No i czasem trudno to wszystko idzie, ale tutaj taką widzę też sprzeczność. Jedni mówią, że chcieliby, żeby szczyt NATO w Brukseli doprowadził do tego, żeby wreszcie weszły w życie ustalenia z Newport, z Warszawy. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że chciałby, żeby ten szczyt brukselski w przyszłym tygodniu miał charakter decyzyjny, więc ciekawy jestem, jakich decyzji chciałby pan prezydent, czego oczekuje. No na pewno decyzji i wszystko wskazuje na to, że one zapadną, dotyczące reform struktur dowodzenia. Mówi się i przygotowano już decyzje odnoszące się do dwóch dużych dowództw. Dowództwo atlantyckie w Norfolk i to ma być to nowe dowództwo natowskie, które ma zabezpieczać łączność transatlantycką między Europą a Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Tutaj no, wobec zagrożenia ze strony rosyjskiej. I drugie, bardzo ważne z punktu widzenia naszego polskiego, dowództwo logistyczne, tyłowe w Ulm, które ma zabezpieczać zdolności przerzutowe wojsk w razie agresji na państwa członkowskie NATO w Europie. Z tym się wiążą też, i tutaj też jest oczekiwanie i pana prezydenta, oczekiwanie również sojuszników amerykańskich, intensyfikacji współpracy Unii Europejskiej z NATO w programie, który w ramach PESCO, czyli tego programu uruchomionego przez Unię Europejską, którego tej inicjatywy PESCO, my jesteśmy też członkiem programu mobilności wojskowej, military mobility, czyli ułatwienie z jednej strony zniesienie prawnych barier, jeśli chodzi o szybkość przemieszczania się wojsk wzdłuż i wszerz kontynentu europejskiego, ale także stosownych inwestycji infrastrukturalnych, odpowiednich mostów, dróg i tak dalej. Pieniędzy. O to właśnie chciałem dopowiedzieć, bo jeśli chodzi o te zmiany prawne, to już się coś dzieje. Nasi słuchacze mogą nawet tego nie wiedzieć, ale na przykład w lutym zostały przyjęte regulacje, które pozwalają na przykład użyczać sojusznikom broni Polski, kiedy znajdują się oni na terenie naszego kraju, kiedy, no, miejmy nadzieję, że takiej potrzeby nie będzie, ale gdyby to tak. Ale jednocześnie wyczytać można na portalach, które tematyką militarną się zajmują, że największą przeszkodą w tej chwili to nie jest liczebność obcych wojsk na terenie Polski, sojuszniczych wojsk, ale to, że mamy za krótkie pasy na lotniskach, właśnie z nieprzygotowane mosty, że nawet nie mamy za bardzo, gdyby była potrzeba pilnie przerzucić jakieś większe zapasy natowskie do Polski, nawet nie mamy ich gdzie w tej chwili tak naprawdę przechowywać, więc chyba na siebie powinniśmy przede wszystkim patrzeć, co my powinniśmy jeszcze zbudować, rozbudować, ulepszyć. Znaczy, tutaj ja bym powiedział tak, że no, oczywiście potrzeby są duże i ten temat jakby pojawił się niedawno, ale tak źle zupełnie nie jest. Na przykład mimo wszystko sojusznicy amerykańscy bardzo chwalą i chwalili, bo miałem możliwość bezpośrednio to słyszeć, szybkość, z jaką władze polskie po decyzjach szczytu warszawskiego zorganizowały warunki dla pobytu wojsk amerykańskich w Polsce. I oczywiście przy okazji ćwiczeń i przy okazji właśnie tych wszystkich przemieszczeń wychodzą rozmaite mankamenty, które rzeczywiście trzeba to robić. Ja zwrócę uwagę, że całymi latami, w tym czasie, kiedy na przykład Rosjanie, no, szczególnie z dużą intensywnością po wojnie, po agresji na Gruzję ćwiczyli, czyli te zdolności szybkiej mobilizacji, przerzutu wojsk, oni to ćwiczyli, my to robimy dopiero zaczęliśmy o tym myśleć gdzieś po 2014 roku, tak? Czyli 6 lat później. I przy
przyspieszeniu te kwestie nas nabrały po szczycie w Warszawie. Także dużo jest do zrobienia, ale naprawdę dużo i w taki dynamiczny sposób się już robi. Mamy nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, to generał broni Rajmund Andrzejczak, który zapowiada między innymi zmiany w systemie dowodzenia. Czego pan jako szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czego prezydent Andrzej Duda oczekują od nowego szefa Sztabu Generalnego? No, pan prezydent swoją wizję przedstawił na ostatniej wiosennej, takiej corocznej odprawie kadry kierowniczej MON-u. No przede wszystkim reformy systemu dowodzenia, w której rzeczywiście szef sztabu będzie pierwszym żołnierzem Rzeczypospolitej. Tutaj założenie jest takie, że te reformy mają być wprowadzane w taki sposób, żeby nie zachować zdolność, ciągłość dowodzenia i zdolność, ciągłą zdolność do działania Wojsk Polskich, więc będą wprowadzane w sposób ewolucyjny. Te wszystkie uzgodnienia zapadają w ścisłych konsultacjach pana prezydenta z ministrem obrony. No i również, co za tym idzie, też decyzje personalne, które leżą w kompetencji prezydenta, tutaj mianowanie nowego szefa sztabu, też takim konsultacjom podlegają. Także przede wszystkim no, przeprowadzenie reformy systemu dowodzenia i co za tym idzie również kwestii wszystkich, które są wokół. Powołanie nowych dowództw rodzajów sił zbrojnych, to jest ten dalszy etap. No i towarzyszące temu zmiany, które mają uczynić właśnie nasze wojska bardziej sprężyste, bardziej mobilne i również na dalszym planie bardziej kompatybilne do zmian, które planuje przeprowadzić NATO również w systemie, w sojuszniczym systemie dowodzenia. Szczyt NATO, przypomnę państwu, w przyszłym tygodniu, 11-12 lipca w Brukseli, będzie tam prezydent Andrzej Duda, będzie tam gość sygnałów Dnia Radiowej Jedynki, Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.